Siema, witajcie w najnowszym odcinku na kanale Historia Zwyczajna. W tym krótkim wstępie chciałbym Wam podziękować za ten cały rok, przez jaki wspieracie mnie na kanale i za te wszystkie wyświetlenia, subskrypcje, łapki w górę, udostępnianie oraz komentarze, bo jest to dla mnie naprawdę ważne i mam nadzieję, że osoby, które już dołączyły do ekipy Historii Zwyczajnej na YouTubie oraz innych social mediach, do których link oczywiście macie pod spodem, są zadowolone z tego, jak to wygląda. I też mam nadzieję, że będziecie zachęcać do tego, aby nowe osoby dołączały do społeczności tego kanału i aby nasza tyle społeczność, nasze społeczeństwo się rozrastało i żebyśmy tą ciekawą opowieścią, jaką jest historia, mogli zarażać coraz więcej ludzi, bo naprawdę warto. Także jeszcze raz dziękuję i zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Ten odcinek jest wyjątkowy, ponieważ publikuję go w 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Było to wydarzenie bezprecedensowe i do dzisiaj tak naprawdę obchodzimy jego huczne rocznice, które są po prostu robione z wielką pompą, z wielką werwą i Polacy w tym dniu szczególnie mogą świętować swoją dumę z niepodległości i z tego, że nasz kraj jest dzisiaj wolny. Ale trzeba pamiętać o tym, że ta niepodległość nie jest dana raz na zawsze, o czym nasi ówcześni rodacy w XX wieku mogli przekonać się wielokrotnie, chociażby podczas II wojny światowej, czy podczas najazdu bolszewików w latach 1919-21. A należy też postawić pytanie, które bardzo wiele osób boi się zadać, ale trzeba to zrobić. Czy nadchodzi III wojna światowa? Książkę, którą przed chwilą Wam pokazałem, napisali dwaj bardzo dobrzy pisarze i znani na polskim rynku, a mianowicie dr Jacek Bartosiak oraz Piotr Zychowicz. Pierwszy z nich jest jednym z bardziej cenionych i znanych polskich geostrategów, geopolityków, którzy obracają się w świecie właśnie tej dziedziny. I Jacek Bartosiak jest doktorem bardzo szanowanym w środowisku tym, a także osobą, która zaraża miłością do geopolityki i swoimi różnymi poglądami geopolitycznymi naprawdę wiele osób w naszym kraju, ze sprawą chociażby ostatniego projektu, który ogłosił, czyli Armii Nowego Wzoru, o czym będzie mowa w dalszej części odcinka. Natomiast Piotra Zychowicza na tym kanale już znacie, ponieważ wielokrotnie nagrywaliśmy razem odcinki i zapewniam Was, że już niedługo po raz kolejny będziecie mogli zobaczyć debatę z panem Piotrem Zychowiczem, ale także z doktorem Jackiem Bartosiakiem, ale to wszystko w swoim czasie. A przechodząc do meritum tego odcinka, czy nadchodzi III wojna światowa? Wiele osób twierdzi, że albo twierdziło już wówczas, że III wojna światowa wybuchnie bardzo krótko po II wojnie światowej, ponieważ blok zachodni, czyli państwa pokroju Stanów Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii, staną razem i zmobilizują się przeciwko Związkowi Radzieckiemu oraz odradzającemu się państwu polskiemu pod protektoratem oczywiście komunistów. Tak się jednak nie stało, bo okazało się, że wyścig zbrojeń, a tak naprawdę głównie bomba atomowa, powstrzymała ten cały szalony pomysł, jaki mógłby być zrealizowany wówczas i do takowej wojny aż po dziś dzień nie doszło. Przez to, że właśnie bomba atomowa trzyma w szykach wszystkie wojska i każdy boi się jej użyć przeciwko swojemu wrogowi. No ale dzisiaj w dobie tak wielkich napięć geopolitycznych w świecie geopolityki, kiedy to tak zwany przez doktora Jacka Bartosiaka ład światowy próbuje być obalony, szczególnie przez imperium chińskie czy też rosyjskie, do tej wojny może dojść, a nawet dr Bartosiak pokusił się o stwierdzenie, że ta wojna już trwa, bo jest to tak zwana wojna nowoczesna, wojna hybrydowa, która nie polega na tym, że żołnierz bierze karabin i idzie strzelać do żołnierzy z przeciwnego wojska, tylko ta wojna polega na tym, że państwa próbują zdobywać coraz to nowe terytoria, nad którymi mają władzę, ale nie w tak bezpośredni sposób, jak chociażby przez okupację. Mowa tutaj oczywiście o chociażby kontrolowaniu gospodarki danego państwa, kontrolowaniu polityki wewnętrznej, a także zagranicznej, o czym warto pamiętać. I tak naprawdę takie coś jest dzisiaj kluczem tego wszystkiego, co się rozgrywa w świecie geopolityki. Tylko tak naprawdę to wszystko na pozór wygląda tak niewinnie, ale kryje się za tym ogromna siła. I takie kraje jak Stany Zjednoczone, czy chociażby Rosja lub Chiny, doskonale o tym wszystkim wiedzą.
Ale gdzie w tym wszystkim jest Polska? Odpowiedzią na to, co dzieje się w świecie polityki zagranicznej lub też inaczej to nazywając geopolityki, ma być Armia Nowego Wzoru, czyli sztandarowy projekt think tanku Strategy and Future, który jest dzieckiem doktora Jacka Bartosiaka, można tak nazwać, ale ten zespół osób, które wymyśliły po prostu owy projekt, stanowi naprawdę wiele ciekawych person, jak chociażby Marek Budzisz czy Albert Świdziński, którzy ostatnio mieli okazję właśnie wypowiadać się podczas prezentacji projektu Armia Nowego Wzoru w Złotych Tarasach w Warszawie. No i tak naprawdę czym jest według Jacka Bartosiaka Armia Nowego Wzoru? Jest to nic innego jak projekt po prostu albo jakiś pomysł zreformowania polskiego wojska tak, aby było ono dzisiaj bardzo nowoczesne, a przy tym pozostało mobilne i mogło tak naprawdę zapewnić naszemu państwu dosyć mocną pozycję, jeśli chodzi o to, co się dzisiaj dzieje na świecie. No bo załóżmy, że dzisiaj nagle wybucha wojna. Nasze wojsko, wszyscy dobrze wiecie, jaką ma pozycję, a raczej jak jest słabe, bo stan tego wojska jest opłakany i tu już nie chodzi o same liczby, bo na papierze to jeszcze tak źle nie wygląda, bo opierając się na danych, które podaje dr Bartosiak, Polska jest w top 20 krajów, które wydają pieniądze po prostu na zbrojenie, czyli wydajemy po prostu prawie najwięcej PKB ze wszystkich krajów na świecie, no bo czołowa 20 to jest naprawdę wysokie miejsce w tym rankingu, a jakoś nie możemy odczuć tego, żebyśmy byli bodajże na 19 miejscu i żeby nasza armia była 19 armią na świecie. Przynajmniej ja takiego poczucia nie mam. No i tak naprawdę jest to bardzo ciekawe, bo po tym można zauważyć, że niekoniecznie to, ile się wydaje i to, jaki ma się sprzęt, a raczej jak dużo tego ciężkiego sprzętu po prostu stanowi o sile, bo to już nie jest czas II wojny światowej, kiedy tak naprawdę rekrut stanowił to, jakie zdolności operacyjne, jaką siłę ma dana armia. Tylko dzisiaj chociażby punktem, takim centralnym punktem ciężkości jest to, jak szybko armia może się po prostu przenosić z miejsca A do miejsca B, jak szybko może się ewakuować, jak szybko może odpowiedzieć na atak drugiego państwa, bo prawdopodobnie dzisiejsza wojna, do której może dojść, nie będzie trwała tak długo jak chociażby 6 lat, czyli tak jak II wojna światowa, a może ona rozstrzygnąć się w jeden dzień, dwa dni lub tydzień, a czasu na reakcję wówczas będzie bardzo mało i osoby, które będą odpowiedzialne za podejmowanie kluczowych dla naszego państwa decyzji, będą miały naprawdę bardzo ograniczone ręce i ograniczone możliwości, jeśli chodzi o właśnie ten czas i ich decyzje będą musiały być naprawdę błyskawiczne, a do tego potrzeba też bardzo dobrze wyszkolonych osób, które będą wiedziały, co mają robić. Potrzebujemy też przede wszystkim planu, który te osoby będą znały, będą się go trzymały, a ten plan zapewni nam tak naprawdę to, że nasza armia nie rozsypie się tak jak w 1939, kiedy zerwano łączność i po 2-3 dniach walki już tak naprawdę było wiadomo, że ta walka jest przegrana. Znaczy, no, pomijając kwestię tego, że ta wojna już z góry była skazana na porażkę i to jedynie była sprawa tego polskiego honoru, żeby się bronić, ale to jest kwestia na inny odcinek. Natomiast też warto zauważyć, że wszelkie analogie do 1939 roku w porównaniu do tego, co się dzieje dzisiaj, są jak najbardziej słuszne, bo rok 1939 pokazuje nam bardzo dużo i może jego historia nam ukazać to, jakie błędy popełniono i jakich błędów powinniśmy dzisiaj w szczególności unikać, aby nie doszło do czegoś podobnego albo jeszcze gorszego, bo broń, jaką dzisiaj posiadają nasi przeciwnicy, czy potencjalni oczywiście przeciwnicy, jest o wiele gorsza i o wiele bardziej precyzyjna dla ludzi, bo tak naprawdę pociski, które są wysyłane z odległości setek, a czasem nawet tysięcy kilometrów, są w stanie uderzyć dokładnie w punkt w skali błędu do kilku centymetrów, więc to jest naprawdę kolosalne wrażenie, a taka broń zapewnia tak naprawdę ogromną przewagę. No i tutaj dochodzimy właśnie do tego, o czym wspominałem, czyli do tego, że Polska właściwie powinna określić, z kim my się zmierzymy w tej wojnie, jakie będą cele tej wojny, o co tak właściwie nam będzie w tej wojnie chodzić, bo tak wojować dla samego wojowania, czy taka sztuka dla sztuki, no to wiadomo, że niczym pożytecznym się nie skończy i może przynieść więcej strat niż korzyści, a takie no właśnie wojowanie, no to nie za fajnie może być widziane na arenie międzynarodowej. No i właśnie powinniśmy po pierwsze wiedzieć, z kim chcemy walczyć, a raczej nie chcemy, tylko z kim mamy walczyć.
Następnie powinniśmy określić, jak chcemy walczyć, ile ta wojna ma trwać, jaką taktykę my chcemy przeprowadzić, jaka ma być nasza rola w tej wojnie, co mamy konkretnie robić. I tutaj trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, że nie możemy się opierać głównie na sojusznikach. I to jest kolejna analogia do 1939 roku, kiedy plan Z, plan Zachód, był oparty głównie na tym, żeby czekać na Anglików i Francuzów. A tutaj wiadomo, że kompletnie obrona Polski miała się z ich interesem, bo chcieli oni odsunąć tę wojnę w czasie jak najdłużej od siebie, bo wiedzieli, że Hitler prędzej czy później na nich będzie chciał napaść, tylko pytanie było kiedy. I Anglicy i Francuzi zrobili ten ruch perfekcyjnie oczywiście. Anglikom opłacił się on bardziej, bo przez Hitlera nie została Anglia zajęta. Natomiast Francuzi mieli okazję, żeby się przygotować, ale ich wojsko było nastawione już tak defensywnie i zniwelowanie przewagi, jaką miał Wehrmacht nad wojskami francuskimi w rok, było bardzo mało możliwe, no i jak się później okazało, no to po prostu nie wyszło. No i taka analogia do roku 1939 oczywiście w porównaniu z tym, co się dzieje dzisiaj, jest słuszna, bo Ameryka dzisiaj jest uważana przez wielu z Polaków za naszego najpewniejszego sojusznika, takiego, który zawsze przyjdzie, nas obroni, zawsze pomoże i Polskę po prostu wybawi. I Polska będzie po wsze czasy szczęśliwa i bezpieczna. A tak oczywiście nie jest, bo najpierw powinniśmy trzymać ze sobą, powinniśmy po prostu stawić na siebie, powinniśmy zmodernizować naszą armię tak, żeby była przez jakiś czas przynajmniej w stanie sama walczyć. Dopiero potem w tych planach uwzględnić naszych sojuszników, bo jeżeli w pierwszej kolejności sojusznicy by nas zostawili, zostajemy sami na lodzie i kończy się to tak, jak się skończyło w 1939, a tego oczywiście chyba nikt z nas by nie chciał. No i na koniec, jeżeli już określimy, z kim chcemy walczyć, jak chcemy walczyć, gdzie chcemy walczyć, po co chcemy walczyć, to wypadałoby dozbroić naszą armię, ale znowu, nie kupując 200 kilka czołgów, które dzisiaj tak naprawdę rakiety te namierzające z dalekiej odległości są w stanie je rozwalić w parę sekund, tylko musimy kupić taki sprzęt, który będzie można łatwo przenosić z punktu A do punktu B, przy czym będzie jego utrata pojedynczej maszyny nie będzie dla nas aż tak cenna, jak utrata chociażby jednego z tych czołgów słynnych, które mają do Polski niebawem trafić. Znaczy niebawem, to też jest kwestia sporna, bo to jest odległości od kilku do kilkunastu lat, a już wtedy dawno może być po tym konflikcie, o którym teraz tutaj mówię. No i jeżeli już określimy właśnie te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, to wypadałoby zakupić jakieś drony, które dzisiaj są stosowane masowo w naszej armii. Wypadałoby przeszkolić ludzi do tego i przede wszystkim też wiele ludzi odesłać do cywila, bo wiele rzeczy, które dzisiaj są wykonywane w wojsku, może być wykonywanych przez cywili, a nie przez stricte wojskowych, co znacznie odciążyłoby budżet wojska i sprawiło, że te pieniądze nawet, które są dzisiaj przeznaczane na różne pensje, można by przeznaczyć na coś, co pomogłoby zmodernizować tę armię, chociażby na te kilkaset dronów. I tak jak dr Jacek Bartosiak mówi bardzo często i wspomina o tym, nie powinniśmy inwestować w białe słonie, które tak naprawdę, kiedy jeżeli stracimy jedną z takich maszyn, to stracimy coś, co w naszej armii nie będzie do nadrobienia. Bo wyobraźcie sobie, tracimy jeden czołg, a tracimy jednego drona. To jest kolosalna różnica. I naprawdę no, można te pieniądze o wiele lepiej spożytkować. No i to tak naprawdę jest armia nowego wzoru w skrócie. Obecnie wiemy o niej tyle. Oczywiście zapraszam Was do przeczytania tej książki. Nadchodzi III wojna światowa autorstwa doktora Jacka Bartosiaka i Piotra Zachowicza, bo mówi ona naprawdę wiele o geopolityce, o tym, co się może stać i tłumaczy, dlaczego niektóre zjawiska mają miejsce i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wszystko to jest w książce. Recenzję też zamieściłem na Twitterze. Zachęcam do przeczytania. Oczywiście link macie tutaj pod spodem. Zachęcam też do przeczytania książek Piotra Zychowicza oraz doktora Jacka Bartosiaka. Ostatnie dwie do mnie trafiły. Jestem w trakcie lektury Rzeczypospolitej między lądem a morzem i po 40 stronach lektury, no już muszę powiedzieć, że naprawdę robi ona dosyć duże wrażenie i już boję się aż dalej czytać, bo tam naprawdę ilość takich fachowych pojęć, które są w niezwykle elastyczny i ciekawy sposób wyłożone, no robi duże, duże wrażenie. Zachęcam Was też do subskrypcji tego kanału, bo przez ten rok udało nam się uzbierać prawie 360 osób. Ten kanał nie jest to może jakaś piorunująca liczba, ale jak na content, który jest tutaj, czyli historię, która wydaje być się nudna, to
No całkiem fajna liczba i mam nadzieję, że będzie ona rosła, że będziemy się rozwijać i przede wszystkim też zachęcam Was do dyskusji, bo bardzo fajnie wchodzi się w interakcję z widzami, można często podyskutować, jakąś polemikę prowadzić, która może też przynieść wiele wiedzy mi, wiele wiedzy Wam. Jest to jak najbardziej na plus i nie dość, że rozwija kanał, to poszerza też horyzonty, można jakieś fajne kontakty nawiązać itd., itd. No ale o tym wszystkim wiecie. Także dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka, za wytrwanie do końca. Zachęcam do czytania książek i do zobaczenia niebawem w debacie lub kolejnej recenzji książki. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć! We'll be right back.